jak trudne są wspomnienia dawnych dni, wspomnienia młodych lat. W związku z tym, że wciąż obchodzimy 70. rocznicę wyzwolenia naszego kraju, znaczy 40. zakończenia wojny II wojny światowej, chciałam wspominać sprawy bardzo smutne, ale takie, które wszak faktycznie się wydarzyły. Była noc z 17 na 18 stycznia 1945 roku. Kiedy tutaj toczyły się walki o wyzwolenie Podgórza. Bo chociaż mamy taką ogólną datę 17 stycznia oswobodzenie Krakowa, to jednak Podgórze dopiero 18 stycznia było wolne. I kiedy przyszła ta noc, to była bardzo mroźna noc, bo wówczas było, o ile pamiętam, minus 22 stopnie. Wisła nieuregulowana, mała, zamarznięta. Most, który tu jest, Piłsudskiego, był oczywiście mostem Tadeusza Kościuszki, bo był przez Niemców przemianowany. I od strony tutaj ulicy Kalwaryjskiej Legionów właściwie były wybudowane dwa ogromne obeliski, takie potężne, betonowe, które miały, bo jak się później, zaraz jak będę mówić, to się okaże, miały się zawalić w ten sposób i zatamować, przeszkodzić wjazdowi czołgów, jakichś aut pancernych tu do Podgórza, na ulicę Kalwaryjską i dalej. No i wtedy właśnie ta noc to była noc straszna. Na czym to polegało? No przede wszystkim tu przed nami, przed moimi oknami obecnie, było ogromne, puste pole. Nazywaliśmy go rolą. Nie było żadnych budynków, ani tutaj ośrodka, ani niczego. To było od Krasickiego po Kalwaryjską, hed daleko było to puste pole. I właśnie to pole, jak się okazało, było polem walki. I teraz ta walka to było coś niesamowitego, ponieważ myśmy nie mieli ani schronu, ani niczego, gdzie by się schować przed walką. Wobec tego jako właściciele właściwie tego domu, mieliśmy ogromną piwnicę, mamy ją do dzisiejszego dnia i tam ten nasz schron był. To znaczy zeszliśmy z tego schronu. No tutaj na tym polu ogromnym toczyły się walki i tam na dole w piwnicy słychać było tylko szczelaninę i odgłosy tych żołnierzy, hurra i tam kto tam był bliżej zwycięstwa, czy Niemcy, czy Rosjanie, czy wtedy radzieccy żołnierze, no to ten krzyczał głośno. Ale to było niesamowite dlatego, że na przykład naprzeciwko ulicy Smolki, po drugiej stronie, Niemcy zainstalowali działo w kamienicy, która tam jest po drugiej stronie. U nas nie było wówczas nadbudowy, dom był piętrowy i stamtąd strzelali do tych tu walczących, oni widzieli do kogo strzelać. Także dach domu naszego był jak sitko, no zupełnie nie miał ani jednej dachówki, bo tak było wówczas kryte, był dom dachówką. I tam w tym zimnie, no bo było bardzo zimno, na dole w piwnicy była taki piecyk żelazny, tak zwana koza. I tam się grzało, no był węgiel, więc można było palić tym węgiel. To było mało ciepło, ale jednak było. No były oczywiście, lokatorzy wszyscy się tam zebrali. Było bardzo zimno i więc może było cieplej przez to, że byli wszyscy. Natomiast było bardzo tam nieprzyjemnie. Bo tutaj ta walka, te odgłosy niesamowite, nie wiadomo kto zwycięża, co się tam dzieje, kto strzela i tak dalej.
I wreszcie w pewnym momencie jakiś jeden z lokatorów mówił, my sobie tu musimy jakoś poprawić to nasze życie. Miał jakiś alkohol i dawał po troszeczkę każdemu, żeby jakaś ta atmosfera się rozluźniła, bo była bardzo nieprzyjemna. Nawet mnie dali, ja miałam wtedy 15 lat. Także ja w pewnym momencie usnęłam po tym alkoholu. I zbudził mnie przeraźliwy huk. To się nie da opisać, to w ogóle trudne to jest do opisania. I co się wtedy stało? No więc okazało się, po pierwsze, nie wiedzieliśmy na razie, co się stało. Mogliśmy się tylko domyślać, że to chodzi o most. Ale bardzo, bardzo to była taka sprawa jakaś dziwna. No, a teraz proszę sobie wyobrazić, że tam świece, które się paliły w tej piwnicy, zgasły oczywiście. Podmuch był straszny. No, ale potem ktoś zapalił te świeczki. I to był taki humorystyczny jeden, taki zabawny moment, kiedy się wszyscy na siebie spojrzeli. Bo wyglądaliśmy okropnie, bo te sadze, które tam były, wszystko to padło na nasze ubrania, na twarze. No i to było rzeczywiście no, taki humorystyczny akcent. Moment. I wreszcie jakiś czas później ustały te krzyki. To szczelanie, zrobiła się całkowita cisza. No, taki odważny jeden z naszych sąsiadów był, mówi, ja pójdę, zobaczę, co tam się dzieje na tej ulicy. Wyszedł, przedostał się i wrócił za chwilę i mówi, no niesamowite rzeczy się tam dzieją. Po pierwsze, to nie ma gdzie nogi postawić, bo są wszędzie tylko rozbite szkła, grubą taką warstwą na tym chodniku i jezdni. I nikogo jeszcze nie widział, tylko to szkło i wrócił. No więc wtedy wszyscy tacy odważni się zrobili, wyszli wszyscy na zewnątrz. No i tam, a tam właśnie nadchodzili żołnierze już. Nadchodzili, biegli, różnie to było. I nasi, sąsiedzi z nasi, ale i z wszystkich innych domów przy tej ulicy, aż do Kalwaryjskiej, wszyscy wyszli z domów i wszyscy zaczęli się niesamowicie cieszyć. No to była radość niesamowita. Obejmowali tych żołnierzy, całowali brudnych, zakrwawionych. No wyglądali no, jak żołnierze walczący. I to była taka euforia dosłownie. No kiedy to już minęło, wtedy wszyscy chcieli wrócić do swoich domów, no, my też. I okazało się, że owszem, do domu się wchodziło, ale do mieszkania nie. No bo i po tym wstrząsie wybuchu, to ściana, o ta akurat to była ta ściana, ona się zawaliła na tamtą stronę do przedpokoju. No i zatarasowała, zablokowała wyjście. Na szczęście był balkon, który jest obecnie tutaj. Był balkon od tamtej strony, tam jest północno-wschodnia strona, bardzo mało słońca, tu jest południowo-zachodnia, więc dużo słońca. I po tym generalnym remoncie, to taka dygresja, to był przeniesiony z ulicy tu, żeby był do użytku, do parady, bo tak to dawniej było. No i wtedy ten balkon obejmował także jedno okno od sąsiadów. Oni tam nie mieli zawalonej ściany i przez okno ich dookoła obeszliśmy do miasta. W ten sposób się można było dostać. Bo ja mam mamę, bardzo mądrą kobietę zresztą, która była bardzo ciekawa wszystkiego. No jak ludzie mądrzy są ciekawi. Otóż ubraliśmy się w co tam można było, bo to przecież żadnej szyby. Wszystkie, ale to nie tylko u nas, tylko na całej ulicy. Nie było w ogóle żadnej szyby. Wszystko to leżało w gruzach na ulicy. Ubrałam je i siebie zobaczyć, co dalej, stąd ten wybuch. No i poszliśmy wtedy w kierunku Wisły. Poszłyśmy. Tam okazało się, że nasz most, następny most jest wysadzony. No, wyglądał tak żałośnie, że naprawdę płakać się chciało. Ale to było bardzo złe, że tego mostu nie było, znaczy przykre,
Niemniej jednak ważniejsze było to, że pod tym mostem przechodziły przewody przeróżne, a więc woda. Wówczas, przynajmniej nie wiem jak teraz jest, nie mam pojęcia, gaz i prąd. I nagle zostaliśmy bez wody, bez gazu, bez prądu. Także woda tutaj była chyba najważniejsza w tym wszystkim, bo jeszcze prąd, świeczki mogły jakieś tam być. Ale gaz i woda, no przede wszystkim woda. To, co było tu w domu wcześniej przed wybuchem, w wodzie, nawet miednicy, bo się już nikt nie zastanawiał nad tym, czy ta woda tam jest, czy trzeba ją wylać, po prostu zamarzło to wszystko. I teraz zaczął się problem. Skąd wziąć wodę? Ale wcześniej, jeszcze jak mamusia mnie tam zaprowadziła pod most, co się okazało? Ty mówiłam o tych dwóch słupach betonowych. Otóż one, owszem, zawaliły się, ale nie dlatego, że Niemcy to zrobili, czy Rosjanie, mniejsza z tym, że one się mają zawalić i zatarasować przejście, przejazd dla tych różnych ciężkich maszyn, tylko one, owszem, się przewróciły pod wpływem wybuchu mostu, wysadzenia tego mostu. I widok okropny, bo pod tymi, tam byli tacy, którzy pilnowali tych żołnierzy. Oni znaleźli się pod tymi betonowymi słupami. No i tu wystawała ręka, tam noga, tu głowa rozbita. No to widok był okropny. To było przy moście. A co dalej? Wszędzie pełno trupów. Ludzie niesamowici, bo ci, którzy byli na terenie bulwaru na dole nad Wisłą, którzy zostali tam zabici, byli już porozbierani. Ludzie natychmiast kradli wszystko, co można było, momentalnie. No ale to wszystko nic. Wracam do tej wody. Otóż jak teraz zdobyć wodę? Gdzie? 22 stopni mrozu, wciąż powtarzam. Tu na ulicy Zamojskiego był budynek straży pożarnej i oni mieli studnię. Druga studnia znajdowała się na końcu placu Serkowskiego. Może jakieś resztki jej są do dzisiejszego dnia. Zresztą o tej Zamojskiego też nic nie wiem. Na pewno istnieje. I tam trzeba było chodzić po tą wodę. Ale wszystko zamarzało przy tych 22 stopniach mrozu. Na górze, tam przecież jak się idzie do tego domu, jak się szło do tego domu strażackiego, to trzeba było iść pod górę. Jak tą wodę przenosić? W wiaderku? Cóż, to jest mało. Wobec tego sanki się uruchomiło. I na sankach, wtedy był taki czas, że się bieliznę, pościel gotowało. Były takie duże, duże garnki ocynkowane, które można było wykorzystać. Przywiązywało się sznurem jakimś do sanek i w ten sposób, przykrywka oczywiście była też, no więc miało się nie chlapać i miało się przywozić. No dobrze, ale jak tu teraz tą wodę zwieźć stamtąd? Przecież ślizgawka, bo woda mimo wszystko się wychlapywała, a ludzi było w masę po tą wodę. Wobec tego droga była niesamowicie śliska, tak na ślizgawce. Jeżeli się donosiło połowę tej wody do domu, to było dobrze. No oczywiście dużo lepszą studnią była ta studnia na końcu placu Serkowskiego, to jest obok Warneńczyka, tam zaraz. Taki kiosk tam jest obecnie, coś obok tego kiosku, tutaj właśnie była ta studnia. Może jest, powiadam, nie wiem, nie zwracam uwagi. W każdym razie tam było po prostym. No ale znowu kolejka była potworna. Zimno czekać w tej kolejce na tę wodę, która zamarza, która się wychlapuje, która tworzy ślizgawice. No to proszę sobie wyobrazić, jak to wszystko wtedy się toczyło. Po powrocie, po zdobyciu tej wody, pierwszy raz oczywiście, bo potem się stare musiało po nią chodzić przez długi czas, trzeba było jakoś zabezpieczyć okna. Bo przecież tymi oknami, to tam są okna weneckie, duże, takie trójdzielne.
Wobec tego trzeba było czymś, no bo żeby w domu było można żyć. Było różnych dużo w naszym mieszkaniu, kilimów, nie takich, było ładniejsze dużo. Był taki zwyczaj wówczas w ogóle, żeby było dużo tych kilimów. I tymi kimety z wełna przecież. Zasłaniało się okno, się ciemno robiło. I w każdym razie szklarze wtedy pracowali bardzo sprawnie, to trzeba przyznać. I w ciągu, no niestety, paru dni, już nie pamiętam ilu, były te szyby wstawione. Miała mama przepiękne palmy. Dwie takie duże, ogromne. Hodowała, pielęgnowała. No i to innych mnóstwo kwiatów, ale te palmy były jakby najważniejsze. I one przemarzły oczywiście, także wszystkie te kwiaty zniszczyły się. I tak to było wówczas z tym przejściem żołnierzy na naszą stronę, czyli Podgórza. I to się stało przez tę noc. Mogli chodzić po tej Wiśle wówczas, tam się też toczyły walki, nie tylko tutaj, ale tutaj bardzo największe na tym polu, bo można było po tym lodzie, po tej Wiśle zamarzniętej przechodzić.